Hip-hop to wtedy, kiedy mało co go było. Był hip-hop, mało się mówiło o nim. To ludzie, przepierdolone klimaty i bloki. Nigdy nie musiał mieć szerokich spodni, ani znać terminologii. Wtedy zajawa to sztuka unikalna. Miałem 13 lat i na punkcie Jary Downa 11 niespełna, jak zajarałem się rapem. Już wtedy chciałem pisać jak ci, których słuchałem na VHS. Potem melanże i demolki, rozpierdalane miasto, demolowane pociągi. Jazdy, byłem ja z tych, którzy żyli mod. Tem carpe diem, typowo na chwili. W dupie limit, wszyscy palili w mózgu styki. Pociskałem po osiedlu, załatwiałem narkotyki. Nasraliśmy na radiowóz, na piksach. Ja i nowy ziomuś i DJ, co wtedy miał jedynie chujowy gramofon Techniksach. Kompa MMX-a 100 na pierwszych miksach. Flow poszło po bandzie, nierzadko, oporowo, typowo hardcore. Czaj to, gdy ja miałem kajdanki na rękach. Ty chodziłeś za rękę z matką. Synu, nie pierdol please, to co granta jest i fuck police. Ty ziomek, oglądasz teledyski, hektolitry tequili, Johnny Walkera i whisky. Bujałem po Polsce, gdzie pękały butelki plastikowe na spirit i kartonowe nalepki. Malboro, radzieckie ze skate'a spodnie, zapierdolone na żywca z wieszakami dosłownie. Rap szczery, kamery, dupy tańczące, czy to są jego dziwki, czy dla komery taniec za pieniądze. Pierdol się synek, nie jestem hip-hopowcem, co widzę oczy me. Powtarzam, że to obce mi, to obsesji totalnie. Ameryki szał dla publiki adekwatnie, bo wielu dzisiaj pierdoli o czarnuchach, że jesteśmy z tyłu, ja nie mogę tego słuchać. Nie jestem czarny i nigdy nie będę. Nie chcę być i nie są mi autorytetem żadnym. Wiesz, kolo, nie mam idoli, nie uznaję gwiazd, ja zwykłem pierdolić. Foto, autograf, kurwa, nie jestem fanem. Szanuję muzykę, co niekoniecznie jest rapem. Tolerancja, szacunek, rozwój, integracja. Hip-hop, a nie chora rywalizacja. Przeciwko idei, coś co miało jednać. W efekcie dzieli przedstawicieli jednak. Powód to, iż nikt się nie szanuje. Opinie pojadą trach ciebie i po rodzinie, kurwy. Chuje moje poziom podziemia. Moralne granice tu są bez znaczenia. Hipokryci i wytykanie wad tycich komuś, podczas gdy od nich ta wada bije ziomuś. Ja sam hasam po osiedlu, gdzie ludu masa. Moi znajomi i ziomy pierwsza klasa. Część z nich to punki, tychniawcy i reggae. Nieważne co, ważne jakim człowiekiem jest i był bez lipy od laty. Szacunek, tolerancja, klimaty i na tym